Dzień dobry, specjalnie dla Was zakupiliśmy nową kserokopiarkę Konica Minolta Bizhub C250i, czyli najnowsza kolekcja kserokopiarek Minolta. Jest to nowiutka maszyna. Ona nawet jeszcze nie została uruchomiona, nie ma jeszcze nawet zainstalowanych tonerów. W każdym razie będziemy robić kilka filmów o niej, bo jest to maszyna bardzo przyszłościowa i na pewno zajmie dużą część rynku. Dziś pokażę Wam, jak wymienić, specjalnie dla Was, przedpremierowo, jak wymienić taśmę transferową oraz pokażę Wam, jak wymienić listwę taśmy transferowej. To są dwa elementy, które często, według mnie, będą ulegały zużyciu, uszkodzeniu, więc musicie wiedzieć, jak to się robi. Przed rozpoczęciem naprawy wyłączacie swoją kserokopiarkę z prądu, otwieracie prawą pokrywę, wykręcacie dwie śrubki i wyciągacie pas transferowy. A dalej robimy już na filmie. Wykręć dwie śruby zabezpieczające i zdemontuj zespół listwy czyszczącej. Delikatnie unieś i zdemontuj moduł. Wykręć dwie śruby zabezpieczające z metalowej prowadnicy. Po prawej stronie jest jeszcze sprężynka pod śrubą, więc musisz ją zdemontować. Wykręć jedną śrubę zabezpieczającą i zdejmij metalową osłonkę w przedniej części unitu. Teraz mamy dostęp do sprężynki. Zdemontuj przednią sprężynkę. Zdemontuj drugą sprężynkę w tylnej części unitu. Wyciągnij metalowy wałek napinający pas transferowy. Dla ułatwienia pracy możesz zdemontować wmocowanie w tylnej części, to, które ma białe kółko. Unieś moduł transferowy i zdemontuj pas transferowy, wysuwając go w swoją stronę. Wyczyść wnętrze unitu, jeżeli jest zabrudzone, i przygotuj nowy pas transferowy, oryginał lub zamiennik. Unieś moduł transferowy i nasuń nowy pas. Wyczyść metalową rolkę napinającą i zainstaluj ją ponownie. Zainstaluj ponownie przednią sprężynę i metalowe mocowanie. Zainstaluj ponownie sprężynę w tylnej części unitu. Zainstaluj ponownie metalową prowadnicę. Przykręć ją dwiema śrubami.
Wykręć 3 śruby zabezpieczające z modułu czyszczącego i zdemontuj listwę czyszczącą pas. Przygotuj nową listwę czyszczącą pas transferowy. Zainstaluj nową listwę i wkręć 3 śruby zabezpieczające. Zainstaluj ponownie moduł czyszczący i przykręć 2 śruby. Tak naprawiony moduł możesz już zainstalować ponownie do swojej kserokopiarki Konica Minolta Bishub C250i. Pozdrawiam i oglądaj nasze filmy.